Dzień dobry, minister w kancelarii premiera, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Paweł Graś. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, co może zrobić polska dyplomacja w sprawie polskiego księdza, który prawdopodobnie jest przetrzymywany przez donieckich separatystów? Prawdopodobnie zobaczymy, ta informacja jeszcze nie jest potwierdzona, ale tak jak we wszystkich innych. Wypadkach Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w takich sytuacjach przygotowane procedury i według nich będzie postępowało. Na razie wiemy tylko tyle, że od wczoraj kontaktu z polskim księdzem w Doniecku nie ma. Ale te procedury przed... są przygotowane, Bo... standardowe, tak, czy tak, one już są już... uruchomione? Czy, za czy już takie... są jakieś uruchomione? Zawsze w sytuacjach takich, jeśli pojawia się sygnał o tym, że nie, jakiś Polak na którymś miejscu, w którymś miejscu świata ma kłopoty, takie procedury są uruchamiane, a tutaj to nie jest pierwsza sytuacja, dlatego, że niedawno mieliśmy podobną sytuację z obserwatorem OBWE, w związku z tym nasza dyplomacja i nasze Placówki na terenie Ukrainy są szczególnie wyczulone na tego typu wydarzenia. Czyli rozumiem, i będziemy że najpierw reagować. najpierw usiłują nawiązać kontakt z separatystami. Najpierw usiłują nawiązać kontakt z daną osobą. W tym przypadku pewnie następnym krokiem będzie, będzie kontakt z władzami Ukrainy, bo trzeba pamiętać, że to jest terytorium ob ob obcego państwa, na którym działa legalna władza, już potwierdzona również niedzielnymi wyborami. W związku z tym w ścisłej współpracy z administracją i z instytucjami i służbami Ukrainy. Ta, ta, ta sytuacja będzie przez MSZ i polskie służby badana i analizowana. Ukraińska akcja przeciwko separatystom z samozwańczej Ludowej Republiki Doniecka ma trwać do likwidacji ostatniego bojownika, jak mówią ukraińskie władze. Mówi się w tej chwili o mniej więcej 200 śmiertelnych ofiarach. Po stracie separatystów. Czy ukraińskie władze postępują słusznie? Inaczej nie można, tak trzeba właśnie? No, ukraińskie władze dały przede wszystkim bardzo dużo czasu separatystom na to, żeby tą, tą sytuację zakończyć pokojowo, zakończyć bez rozlewu krwi. Było wiele apeli, było wiele mniej czy bardziej udanych prób również interwencji wojskowej. A widać, że teraz chyba właśnie po wyborach, czyli właśnie po tym, jak ta władza. I, i, i prezydent zyskał już w pełni legalnie mandat. Ukraińcy postanowili jednak o swoje państwo zadbać i posłużyć się tymi atrybutami, których państwo się w takimi którymi państwo w takich sytuacjach się posługuje czyli siłą jakie to będzie miało skutki jakie to będzie miało efekty czy to doprowadzi do szybkiego przerwania tej, tej sytuacji czy wręcz przeciwnie do jej zaognienia czy do zaognienia stosunków z Moską zobaczymy takie decyzje. Ale rozumiem, władzy że Ukrainy... ma polskie poparcie nawet dla tych ostrych działań, które się łączą z z ofiarami śmiertelnymi po stronie separatystów. No, to są zawsze z, z, złe sytuacje, złe historie. Zawsze, jak giną ludzie, to, to, to nigdy nie jest, dobrze się nie dzieje. My zawsze stawaliśmy, czy uważaliśmy, że należy wykorzystywać wszystkie metody, właśnie po to, żeby krew się nie lała, ale widocznie władze ukraińskie stwierdziły, że innej możliwości nie ma. Jak powiedziałem. Obserwujemy sytuację, zobaczymy jak ona się będzie rozwijać i czy ona będzie miała dalszy wpływ na, przede wszystkim na relacje rosyjsko-ukraińskie, a co za tym idzie relacje rosyjsko-europejskie. Zobaczymy, jeszcze, jeszcze trochę trzeba tą sytuację prześledzić i, i bardzo uważnie obserwować. Panie ministrze, jaki nastrój panuje w Platformie po zwycięstwie nadpisem o włos. Czyli 24 tysiące z hakiem. No, zwycięstwo to, z to, jest, zwycięstwo to jest zawsze zwycięstwo na podium, na olimpiadzie, w zawodach sportowych. Jest tak, że niezależnie czy po dogrywce, czy po rzutach karnych, zwycięzca jest. Tak, to zrozumiałem. Ja Czyli o, nastrój euforyczny? Oczywiście nie, no, do euforii daleko, ale też nie, 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 nie będę udawał, że jakoś specjalnie się smucimy, bo jest to ta krótka chwila do radości, zawsze po, po wygranych wyborach, od następnych. Dnia już zawsze jest ciężka praca, ale ten sam moment ogłoszenia wyników, a nam jeszcze opatrzność sesłała ten moment, że podwójnie właściwie mogliśmy się cieszyć dwa razy, czyli w niedzielę i w poniedziałek. To, to, to jest ten moment, w którym dla, dla polityka powód do radości, no ale już od wczoraj trwa. Ale może rzeczywiście coś było w tym, co mówił Grzegorz Schetyna, że nie było głodu zwycięstwa? Może nie tyle go nie było, co to był bardzo mały głód. I dlatego małe zwycięstwo. Ja już się pozwalałem nie zgadzać z opinią Grzegorza Schetyny w tym czasie, kiedy to wypowiadał. To, 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 to zdanie, powiem bardzo delikatnie, no, nie znalazło potwierdzenia czy poparcia w, w regionach. Tam ludzie naprawdę ciężko pracowali. Naprawdę tysiące ludzi Platformy Obywatelskiej od rana do nocy zasuwało bardzo, bardzo ciężko i to od wszystkich szczebli, od szefów regionów, do, w Bydgoszczy do, też do, zasuwali i w Lubelskim członków i te Panie słowa mistrze. i te słowa się im delikatnie w Lubelskim powiem, też nie zasuwali? Spory. Tak, Michiek, bo na pewno pani redaktor pyta o Michała Kamińskiego. Naprawdę bardzo ciężko pracował. Mandatu A struktury nie, też ciężko mandatu... pracowały. Miał wsparcie? I to bardzo mocne. Ja byłem szczerze mówiąc nawet zdumiony, jak bardzo udało mu się zyskać i zbudować poparcie struktur Platformy Obywatelskiej, jak bardzo no, kupił sobie serca i umysły. Nie wystarczyło, ja tak nie od razu zabrakło było. trochę. Nie od razu, dokładnie musiał, ale to było wiadomo, że musi wykazać się ciężką pracą, że musi z nimi się spotykać, musi z ja nimi dobrze, rozmawiać. dobrze, a Michał Kamiński zostanie, no. że tak powiem, zagospodarowany myślę że platformy. Umówiliśmy się z Michałem Kamińskim na, współ... nie na nie na ten jeden konkretny projekt, nie ta, nie na te jedne konkretne wybory, tylko umówiliśmy się na dłuższą współpracę. Myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana. W jaki sposób, czy przy kolejnych wyborach, zobaczymy, ale na pewno ten, ta przygoda Michała Kameńskiego z Platformą to nie była jednorazowa przygoda, tylko związał się z nami na duże. Ale dla was nie do końca udana. No Przede wszystkim był, dla mandat niego... na... był mandat w Lubelskim. No... Tak, ale nie niestety ma... niestety z już tych badań, które robiliśmy jeszcze przed wyborami wychodziło, że na Lubelszczyźnie mandatu nie będzie dla platformy. To się niestety potwierdziło i dlatego Michał Kamiński miał tam bardzo trudne zadanie. Na to zadanie się. Z... I dlatego tam poszedł na stracenie. Na, na, dlatego na to zadanie się z... zgodził. Wykonał mnóstwo pracy, bardzo mocno się zaangażował, poświęcił również sporo środków swoich własnych na, no dobrze, na tą pani, kampanię. Pani nie udało się trudno, ale tak jak powiedziałem. Ta, ta współpraca Oprócz Lublina, platforma straciła także wiele mniejszych miejscowości, PiS odebrał wam wiele powiatów. Patrzymy na mapę. To wszystko się tak przysuwa bardziej na zachód, jeśli chodzi o, o odzyskiwanie, czy też zyskiwanie przez PiS poparcia, czy to jest do odrobienia? Oczywiście, że jest do odrobienia. Proszę sobie przypomnieć, ile już zostało w tych ostatnich de facto dwóch miesięcy odrobione. No, były przecież sondaże. Te najgorsze dla Platformy Obywatelskich, gdzie ta różnica między pisem a platformą wynosiła 14%, więc sporo już tego zaufania nadszarpniętego udało nam się odbudować i myślę, że konsekwentnie będziemy pracować i poprzez wybory samorządowe, ale przede wszystkim do wyborów parlamentarnych, żeby to zaufanie odbudowywać. Jestem głęboko przekonany, że, że, że to się po prostu uda i że kolejne wybory, te też będą wyborami zwycięskimi dla platformy. A będą powyborcze rozliczenia, także z Grzegorzem Schetyną w roli podsądnego? Będą nie. No, tak jak każda kampania, również ta kampania będzie podsumowana. Zarząd zanalizuje wyniki w poszczególnych regionach, zanalizuje wyniki poszczególnych kandydatów. Ja myślę, że tu nie, ma sensu jakieś, nie mają sensu specjalne rozliczenia, bo to co Grzegorz Schetyna powiedział, każdy z ludzi platformy, który rzeczywiście ciężko w tej kampanii pracował, no, rozliczył sobie już w sercu i opinia o tym jest dosyć jednoznaczna. Widzę, że Grzegorz jest bardzo aktywny. Medialnie już teraz po wyborach, no szkoda, że nie był bardziej aktywny w kampanii. Właściwie jedyny akcent nie był aktywny. Jedyny akcent, ale, ale jedyny akcent, który pamiętamy wszyscy i państwo, i my z kampanii, to była krytyka Platformy Obywatelskiej. Mm. Na dwa tygodnie przed wyborami to nie jest dobry sygnał. Może to była taka cicha praca u podstaw, której pan być nie zauważył? Może, być może rzeczywiście tak było, musiała być bardzo cicha, ale może rzeczywiście była. Prawo i Sprawiedliwość weryfikuje wyniki wyborów, samo liczy głosy. To jest dla pana przejaw demokratycznej aktywności, czy jakieś dziwactwo, czy może jeszcze jakoś inaczej pan to określił? Nie, no, nie, można, nie można oczywiście tego zabronić. No to dobrze, że ludzie się chcą angażować w, w demokratyczne procesy. No ja mimo tej krytyki mam zaufanie do PKW. To już nie pierwszy raz, kiedy, kiedy PiS przegrywa, to kwestionuje albo Rzetelność PKW, albo sposób liczenia głosów, albo to czy tamto. A pan nie wystarczył sposobu liczenia głosów. Znaczy, ja uważam, bo że to troszeczkę długo Troszeczkę to rzeczywiście trwało, ale przecież nie tylko w Polsce. No, w... To nie jest tylko tak, że w Polsce to liczenie no tak, ale, ale długo trwało. Jak patrzymy, gdzie, czy Irlandię, czy gdzie Anglię. Po kilku tak, ale są, są takie kraje, w których nie ma po, po, po kilku dniach, więc no, ale trzeba, no spokojnie trzeba musimy, musimy jakoś do, do. Znaczy, ja myślę tak, że to ma swoje. To ma swoje do, dobre i złe strony, bo gdybyśmy mieli wyłącznie system liczenia elektry, elektronicznego, to oczywiście byłyby zarzuty, które już się pojawiały przecież przy poprzednich wyborach, że tak naprawdę elektroniczny system, który jest szybki, ale niczego nie gwarantuje, bo rosyjskie serwery na pewno no, są, w stanie, system, nie nie rosyjskich rosyjskich są w stanie ten system rosyjscy hakerzy są w stanie ten system zaatakować i zmienić wyniki wyborów, więc Czyli to powoli, tradycyjne, kartkowe ma, ma ten plus, że przynajmniej nikt nie może zarzucić, że coś złego się rzeczywiście stało. Podobno Prawo i Sprawiedliwość ma dołączyć w parlamencie do IPP. Taka jest propozycja rozważana w łonie partii. To by, była, to by była dobra decyzja. Gdyby taka zapadła? Nie wiem, nie sądzę. Myślę, że to są tylko to są tylko to. Takie sygnały pojawiały się w trakcie kampanii wyborczej. Myślę, że po to, żeby uniknąć, żeby PiS mógł uniknąć tego zarzutu, że tak naprawdę jest w Europie osamotniony jest we frakcji, która nie, nie, nie miała już wtedy żadnej znaczenia, A teraz będzie miała jeszcze mniejsze znaczenie, żadne oficjalne, żaden oficjalny sygnał ani do Ale IP, dla pana to do był, byłoby dobrze? Nie, nie dotarł. Trudno, trudno mi to sobie wyobrazić, dlatego że um, no, tyle złego pis o tej um, frakcji powiedział tak, diametralnie różni się um, programowo z tym, co prezentuje frakcja, IPP, że nie wiem, za bardzo, jakby uzasadnił I teraz taką ma... gwałtowną zmianę swoich poglądów. I teraz 15 sekund na odpowiedź bo musimy kończyć. Czy będzie delegacja rządowa na pogrzebie generała Jaruzelskiego? Delegacja rządowa. Pan premier zapowiedział, że, tak, że na słysza. pogrzebie go nie będzie. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Każdy, kto uważa, że powinien być na tym pogrzebie, powinien tam, ja tam być. Każdy, kto uwa Ale nie ma czegoś takiego, jak delegacje ktoś z rządu będzie rządowe. Obecny? Nie wiem, jeśli ktoś uzna, z któryś serca, z ministrów rozumiem. z potrzeby serca, że powinien się na tym pogrzebie pojawić, to oczywiście nie będzie... Nikt nikomu nie będzie zakazywał. A IPN-u protest pana dziwi? Czy nie? Trochę mi dziwi, szczerze mówiąc. Dlatego, że to chyba pierwszy raz, kiedy IPN, znaczy jak się czyta ustawę dotyczącą IPN-ów, to zaiste trudno tam znaleźć paragraf dotyczący o tym, że IPN opiniuje, kto gdzie ma po śmierci zostać pochowany. No, dziękuję tro, trochę mnie i to na dziwi. tym musimy yy, kończyć. Dziękuję. Minister Paweł Graźbie, a tam już Dziękuję usłyszenia. bardzo.